Witam Cię w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest mega dzień, mega czas. Znowu jadę na zlot skazanych. Słuchajcie, to jest najlepszy czas w ogóle dla trenujących, bo nigdy Wam nie mówiłem jakoś bardziej tak, co to jest ten cały projekt. Ale polega on na tym, że my jednoczymy miasta, w których są jakieś tam jednostki trenujące street workout i tworzymy taką jedną wielką rodzinę, wielką zorganizowaną grupę. No i dwa razy do roku, przez co są takie małe eventy, dzięki którym możemy się spotkać, pogadać, potrenować razem i to jest naprawdę mega fajne. Nagrywam to w listopadzie. Jest zimno, jestem w krótkim rękawku. Dlaczego tak? Ponieważ ostatnio zacząłem morsować. Jest to niesamowite jak dla mnie. Strasznie się tym jaram. Na pewno będzie jakiś z tego vlog. Wbiję normalnie z kamerą do wody. Przyjechałem już do Rzeszowa i jak to ja, po prostu wysiadłem na tym przystanku 3 km za daleko i gonię na park, powoli się przywitać z wszystkimi. Nie mogę się doczekać tego, aż zobaczę te mordki wszystkie pozytywne. Spotykamy się na Bulwarowej, street workout, bulwary, tak się nazywa ten park. Takie zloty są organizowane raz, dwa razy w roku i każdy jest mile widziany, więc jeśli mielibyście ochotę tak przyjechać, napiszcie do mnie na fanpage'u na Facebooku lub w komentarzu. Na pewno nakieruję Was na taki zlot, żebyście również byli, bo uważam, że to jest najlepsza sprawa, jeśli chodzi o trenujących. Można tam naprawdę poznać wielu osób fantastycznych, które Ci pomogą, nie będą się z Ciebie wyśmiewać, tylko Cię będą wspierać. Nieważne, lecimy na park. Bracie! Aloha! Siema, siema, patrzcie ile tu jest wariatów. Elo! Elo, elo, patrzcie ile kochali. Siema, siema, siema. Ale zajebiście, elo. Kurwa, ile siema. Do, elo, elo. O, to siema, siema. Program jest także 14, czyli już w tym momencie mamy oficjalny start. Zrobimy rozgrzewkę przez 15 minut i wtedy wskakujemy na taki luźny trening. Luźny trening, będziemy robić fotki, a później o godzinie 15 zbierzemy całą ekipę, zrobimy sobie fotki grupowe, ok? Zapraszamy do wspólnej rozgrzewki. Let's go! Chodźcie! Robimy rozgrzewkę. Wszyscy biegną. Dawaj, mordo, dawaj, biegnij. Dobrze! Damy radę, dobiegniemy. Ciśniemy! Trężenie nóg. Prawo 10 razy. Ale tu jest piękne echo. Wow. A mówią, że my nie robimy. O, teraz się zdziwią. 11, bez odrywania. 12. 14. 20, ok. Krążenie. No dobrze. No to biegniemy. Ocencie w skali, nie wiem, 1 do 10, czy wyglądam na Rosjanina, bo chciałbym przyjąć ich supermoce na drążku i założyłem kaptur i mam elegancką czapkę. Zaraz jakiś kombosik wleci. Zobaczymy, czy to działa. Duże ciśnienie w głowie, ale czapka działa. We'll be right back.
ile ludu do zdjęcia normalnie tutaj. Dobra. Stoi. Ludowo się komfortowo się czuję. Wszystko dobrze, mordo? No, zajebiście. Ej, coś mi się wbija w szyję, ej, co to jest? Zbijcie się wszyscy, zbijmy się wszyscy. Zbijmy się zmieścimy się wszyscy, żeby się pokazać? Wszyscy! Tak. Robimy razem. Ej, krzyczymy street workout wszyscy! Co? Street workout wszyscy! Dawać! Street! Workout! Street! Workout! Street! Workout! Street! Workout! Workout! Dobrze! Mamy trzy zdjęcia, mordo? No stary człowieku, taki hype to jest, wiesz. Stary miejsce, nie? A to oczywiście, wiadomo. I wrócimy do tego filmu i powiemy sobie tak, marzenia się spełniają. O, tuż to. Słuchajcie, motywacja! Dom. Nie no, ale pierdziela głupoty. Prosta. 2,5 miesiąca temu miałem bardzo... Kontuzję, nie? No. Co miałem bardzo poważną kontuzję, miałem 2 złamane nadgarstki. Widzicie? Chodziłem 1,5 miesiąca w gipsie i później jeszcze miesiąc chodziłem w ortezie. Teraz już jest dobrze. Teraz wszystko się odbiło na głowie. No. Strasznie ciężko to wyleczyć. Lekarze nie wiedzą, co z nim zrobić. No jak wam przedstawiałem już trochę ekipę, to tutaj jest też równie dobry zawodnik, który startował na kilku zawodach. Bardzo taki inspirujący człowiek, też motywujący. Powiedz swoje jakieś 3 najcięższe elementy, które potrafisz zrobić. Hefesto, plancze, full i maltis. Widzicie, to są elementy. To są elementy, kiedyś coś tak zrobię. Super człowiek jest, super elegancko, elegancko. Tu się stworzyło takie kółko, wszyscy pokazują swoje umiejętności. Nagrywam wariatów. Plancze. Kółko wzajemnej adoracji. Tak. Dawaj, dawaj! Dawaj. Dobra, idę po tutaj. Trzymaj. I teraz do planszy. Patrzcie, bez butów. Mirek, rób tam. Mirek! Dobrze. Peggy 18. O, się pięknie. Ładnie. Ja teraz wyszedłem. Next. Dobrze, wariat. Jakieś za ładne piosenki lecą. Dokładnie w tym momencie, kiedy mój kolega robił tego świetnego plancha, właśnie rozładowała mi się bateria. Niestety nie nagrałem dalszego przebiegu tego zlotu, ale szczerze mówiąc, no to nic się nie działo już później, po prostu rozeszliśmy się coś zjeść. Ja poszedłem na autobus, dosyć zmarzłem, wróciłem do domu, zjadłem tak jak i teraz jem, zrobiłem sobie jakąś szamację. No i co? Chciałbym ci powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż wypuściłem pierwsze projekciki moich koszulek. Tak dokładnie, taka koszuleczka czarna z takim logo mniejszym. Mam jeszcze 2 białe, znaczy 2 wzory na białych koszulkach. Jest duże logo i małe logo. Właśnie pokażę wam teraz w sumie. Tak wygląda biała koszuleczka. Tutaj jest małe logo, czarne. No i w sumie to tyle z tej koszulki. Następna. Oraz taka koszuleczka już z dużym logo, tutaj pisze Cypriano, Calisthenics, logo tak w tej czarnej, tylko że tutaj jest po prostu duże to na środku. Także też taka jest jeszcze dostępna. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem takiej koszulki, no to jednej z tych 3 oczywiście, no to napisz mi po prostu tutaj w komentarzu albo na Facebooku, którego link też będzie w opisie, i się dogadam, ja ci po prostu podam wszystkie rozmiary, jakie są dostępne, oraz wzory i będzie super. Bardzo się cieszę, że mogłem z wami pogadać, potrenować, zbić pionę. Był to super czas i mam nadzieję, że takich zlotów będzie więcej. Dzięki ci wielkie za oglądanie tego vloga, oczywiście, że dotrwałeś do końca, i widzimy się w następnym jakimś filmie, może poradniku, może vlogu, jeszcze nie wiem. Będę działać. Pozdro! Widzisz, tutaj ten mikrofon jest taki? Tak. I on odbiera dźwięk. Cześć. Kogo witasz? Widzów. Kogo widzów? Cypiana. A, moich, no to super.
Depart. All my bitches flame. Depart, depart, depart. Wow, ale buja nuta. Nie mogę się wysłowić. Ćwiczę wymowę, ćwiczę. Mam mieć marzenia, powiem wam, że tak.